Siemaneczko, to ja Dino Dino Dustin. Dzisiaj na kanale filmik o Protoceratopsie, tak jak wam wczoraj obiecywałem. Zapraszam do oglądania. Protoceratops był to taki niewielki, niemały taki dinozaur. Mógł on osiągać 1 metr wysokości, czy tak do kolana człowieka. On tak mniej więcej rozmiaru Velociraptora. Żył się on roślinami. Osiągał 2 metry długości i należał do rodziny ceratopsów, czyli rogatych dinozaurów. Akurat on nie ma rogów, ale należał do ceratopsów, gdyż ma gryza jak ceratopsy. Chodzi na 4 łapach. Protoceratops mógł osiągać on, znaczy już o tym mówiłem, że on od 50 od 75 do 71 milionów lat temu w późnej kredzie, rząd w Mongolii, czyli w Azji, na pustyni Gobi. Na przykład w jego czasach żył tarbozaur, velociraptor, no i on, protoceratops. Protoceratops najczęściej walczył z tym velociraptorem, gdyż byli oni wrogami, byli w tych samych rozmiarach i byli idealnymi wrogami dla siebie. A tarbozaur po prostu musieli przed nim uciekać. Gdyż tarbozaur to jest taki król dinozaurów z Azji, że tak można powiedzieć. Protoceratops żywił się roślinami. Jego nazwa oznacza, już tak nie pamiętam. Zapomniałam jakąś nazwę, to znaczy go nazwa. Kurczę, jak to brzmiało? Chyba pustynny wojownik. Nie, co ja gadam? Zapomniałam, przepraszam was bardzo, ale zapomniałam, co oznacza jego imię. Ale tak wygląda. Można go też zobaczyć na przykład w filmie tym o tarbozaurze, o którym wam wczoraj polecałem. Jak zostają zabity przez tarbozaura, albo jak coś tam robią. No więc wam ten film polecam. Tam też można było zobaczyć velociraptory. No i takie tam. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawicie subika i lajka. Oczywiście was nie zmuszam. Więc pa, życzę wam miłego dnia, żebyście spędzili te ostatnie dni wakacji, bo już za niedługo do szkoły. Czemu? Nie, tylko nie do szkoły. Nie.